Katarzyna Stypuła. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Szkółki Róż Rozaria.pl. Jesteśmy już w kalendarzowej wiośnie, bo od kilku dni już mamy wiosnę. Chwilowo mamy obecnie ochłodzenie, ale mam nadzieję, że miniony tydzień zakończył już falę przymrozków i w końcu w tym tygodniu przed świętami uda nam się ściąć większość róż, które jeszcze nie zostały ścięte na naszych rabatach. To już jest taki naprawdę mega termin, który nas goni. My w szkółce mamy teraz bardzo dużo pracy, no i wszyscy również nacieracie nas na to, że chcecie już otrzymywać swoje sadzonki róż. A dzisiejszy odcinek dedykuję tym wszystkim, którzy jeszcze nie zaprosili do swoich ogrodów róż, mają bardzo duże obawy, czy też są początkującymi ogrodnikami, czy też po prostu w swoim ogrodzie do tej pory nie mieli właśnie krzewów różanych z powodu bardzo dużych obaw. A zatem temat dzisiejszego odcinka to pielęgnacja róż, od czego zacząć. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Pierwszy najważniejszy czynnik, jeśli chcemy zaprosić róże do naszego ogrodu, to wybór, dobór właściwego stanowiska. Powinniśmy przejść, rozejrzeć się po naszym ogrodzie i znaleźć odpowiednie miejsce, które możemy dedykować się różom. Dlaczego? Dlatego, że róże to rośliny bardzo światłolubne, a więc powinniśmy im dedykować miejsca naprawdę bardzo fajnie nasłonecznione, z wystarczającą ilością światła słonecznego. Im więcej słońca, tym obficiej kwitną nam róże. Dlatego musimy sprawdzić, czy rzeczywiście w tej naszej przestrzeni dookoła nas mamy tak dedykowane stanowisko, bo róże uwielbiają słońce, uwielbiają miejsca dość zaciszne, ale mimo wszystko z lekkim przewiewem wiatru, tak by mogły być wentylowane, by nie dopuścić do wystąpienia chorób grzybowych. Nie lubią zastoisk mrozowych, tam gdzie mogą być przymrożenia zimowe, ale również takie wiosenne przymrozki często się zdarzają. Musimy po prostu obserwować mikroklimat naszego ogrodu i takie miejsca wybierać. Możemy sadzić róże w płócieniu, bo bardzo często i bardzo wiele jest pytań na ten temat, ale naprawdę bardzo uważnie czytajmy opisy wszelkiego rodzaju odmian, bo tak jak są odmiany o bardzo mocnym, ciemnym, wręcz prawie bordowo-czarnym wybarwieniu, zdarza się, że takich odmian płatki są przypalane przez intensywne, mocne stanowisko słoneczne, zwłaszcza jeśli są to wystawy południowe i południowo-zachodnie, gdzie to popołudniowe słońce bardzo, bardzo zdecydowanie przypieka, gdzie róże być może rosną na tak zwanej patelni, a więc otoczone są zewsząd murami, kostką, wtedy takie rozproszone światło i posadzenie w takim lekkim płócieniu jak najbardziej jest wskazane. Ale musimy mieć również na uwadze to, że nie sadzimy róż w bardzo bliskiej odległości od wielkich koron drzew, bo zazwyczaj z tymi potężnymi koronami, dość, że mamy bardzo duże ograniczenie ze strony światła, to również mamy bardzo mocno rozbudowane korzenie, a jak wiadomo, one również konkurować będą z różami i wyciągać z ziemi znaczne pokłady i wilgoci, i składników pokarmowych. No i kiedy przychodzi nam ten okres pełni lata, gdzie róże najbujniej nam kwitną, końcówka czerwca, lipiec, sierpień, a wtedy też występują bardzo często susze, no wtedy ta konkurencja i bicie się o wodę pomiędzy takimi naprawdę rozrośniętymi drzewami jest bardzo, bardzo duże. Dlatego miejmy na uwadze to, że wprowadzając róże do ogrodu, rzeczywiście musimy mieć dla nich miejsce. Chyba najgorszą taką pułapką dla takiego każdego ogrodnika, również dla mnie, bo przyznaję się bez bicia, że mi się to zdarza, będąc gdzieś w szkółkach, robiąc zakupy stacjonarne, to jest dostrzeżenie jakiejś rośliny i dopiero potem bieganie z danym krzewem czy rośliną po ogrodzie i próbowanie jej gdzieś tam upchnąć, szukanie dla niej miejsca. Zdarza się i tak. Takie błędy również należy wszystkim wybaczać, bo jednak ogrodnictwo to jest coś wspaniałego i wspaniała pasja, ale zdecydowanie dobrze jest przemyśleć, jakie mamy stanowisko i jaką różę chcemy w tym miejscu uprawiać. Jeszcze bardzo ważna rzecz, jeśli właśnie zdarza nam się jednak mimo wszystko dosadzać nasze krzewy różane do już istniejących nasadzeń, to uważajmy zwłaszcza na wszelkiego rodzaju byliny, rośliny, tak jakby chociażby na przykład konwalie, które rozrastają się kłączami, które bardzo rozrastają się za pośrednictwem systemu korzeniowego, że tutaj też będzie jednak walka i będą one, zwłaszcza takim młodym, świeżo posadzonym różom, bardzo przeszkadzały, utrudniały i konkurowały z korzeniami po prostu o miejsce.
Kolejny bardzo ważny element w naszej układance to wybór właściwych odmian, bo jeśli wybierzemy już nasze stanowisko, wiemy, gdzie chcemy sadzić róże, musimy zdecydować, jakiego rodzaju róże chcemy posadzić. I tutaj mamy wybór odmian przeogromny, naprawdę, od róż miniaturowych poprzez róże okrywowe, rabatowe, wielkokwiatowe, aż do róż parkowych i róż pnących. Tu już wszystko zależy od nas, czy mamy na tyle miejsca, przestrzeni, jakie róże preferujemy, czy róże o sztywnych pędach, czy róże o bardziej wiotkich pędach, czy potrzebujemy róże, które mają nam zadarnić przestrzeń, czy potrzebujemy obsadzić skarpę i muszą to być róże bardzo wytrzymałe, odporne, które mają nam się sprawdzić, a więc być do bardzo dużej odporności na mróz na danej skarpie, czy mają to być róże, które mają nam zakryć jakiegoś rodzaju płot albo innego rodzaju mur. Tu już wszystko naprawdę polecam Wam zajrzeć na strony szkółek. Wybór jest przeogromny, odmian jest cała masa. I oczywiście czytajmy bardzo, bardzo uważnie opisy, a więc każda odmiana ma taki opis, jak właśnie jak przeznaczenie, czyli gdzie nam się sprawdzi taka odmiana, jak jej mrozoodporność, jak odporność na choroby, jak właśnie wzrost, szerokość, wysokość i wszelkiego rodzaju cechy, które bardzo, bardzo istotne są w przyszłym pielęgnowaniu i odnośnie danego nasadzenia. Jeśli wybierzecie już odmiany właściwe dla Was, dla Waszych potrzeb, takie, jakie udaje Wam się zamówić, najczęściej wczesną wiosną będą to sadzonki goły korzeń. Najczęściej przechowywane są przez cały okres zimowy w takiej postaci i najczęściej takie dostaniecie. Czasami przycinamy jej krócej, zasadniczo najczęściej otrzymujecie takie. I jak najbardziej na jesieni wymagają niewielkiego przycięcia i w takiej postaci będą sadzone do gruntu. Jednak teraz zalecałabym Wam znacznie krótsze cięcie, a to z tego powodu, że sadzonki cały czas tracą wodę, cały czas oddychają, cały czas wysychają. Zwłaszcza posadzenie je w nowym miejscu to jest dla rośliny jednak szok. I zanim ten system korzeniowy ponownie zacznie ciągnąć mocno z gleby wodę, zanim on się odbuduje, będzie naprawdę potrzebował czasu. Dlatego nie możemy dopuścić do przesuszenia takiej sadzonki, a im dłużej takie pędy, im dłuższe zostawimy, tym bardziej będzie taka sadzonka wysychała, dlatego pokażę Wam teraz, jak króciutko naprawdę takie sadzonki przycinamy my, kiedy my je sadzimy do gruntu dla siebie, ewentualnie kiedy dokonujemy sadzenia takich sadzonek do donic. I spójrzcie, tutaj mam sadzonkę, która już zaczęła być przycinana. Naprawdę bardzo krótko zostaje przez nas przycięta. Im krócej, tym lepiej. Zostawiamy naprawdę tylko po kilka oczek. I jeśli sadzimy takie sadzonki i wiemy, że zajrzymy na działkę w miejsce, gdzie zostaną posadzone dopiero za jakiś czas, nie będziemy mogli bezpośrednio codziennie zajrzeć do takich sadzonek, bo na przykład wyjeżdżamy, przyjeżdżamy na działkę, nie jest to miejsce, gdzie mieszkamy, to naprawdę polecałabym Wam jeszcze po posadzeniu, teraz wczesną wiosną takich sadzonek, delikatnie je zakopcować. Ma to na celu przede wszystkim właśnie zapobieganie przesuszeniu takich sadzonek i przemarznięciu, bo nigdy nie wiemy, czy jeszcze takie przymrozki do tego 15 maja ogrodników tak zwanych się nie zdarzą, a w takiej postaci na pewno my będziemy dużo mniej się stresowali, będziemy spokojniejsi, że ani nie przeschną, ani się nie przemarzną, a kiedy widzimy, że już te sadzonki będą się nam fajnie budziły do życia, będą się przyjmowały, zaczną puszczać pierwsze listki z tych górnych miejsc, wtedy będziemy mogli sobie je swobodnie rozgarnąć i będziemy mieć tą pewność, że zrobiliśmy wszystko, żeby taka róża nam się fajnie przyjęła. Kiedy mamy już sadzonki róż w naszych rękach i możemy przystąpić do prac, pamiętajcie o tym, żeby taka sadzonka była sadzona do gruntu wilgotna. Czy jest to sadzonka goły korzeń, czy jest to sadzonka w balocie, najlepiej. Dzisiaj mi ptactwo cały czas przeszkadza i towarzyszy. Próbuje mnie zagłuszyć. Najlepiej zawsze dobrze ją obejrzeć, rozpakować i
zawsze namoczyć kilka godzin w wodzie. Naprawdę, jeśli te korzenie będą fajne, wilgotne, opiją się, to zdecydowanie pomoże, nigdy nie zaszkodzi sadzące. Oczywiście, jeśli tak jak tutaj widzimy, że korzenie zawijają się do góry, takie korzenie jak najbardziej przycinamy, nic co rośnie do góry nie jest dobre. Jeśli mamy nadmiar korzeni, też możemy po prostu złapać takie korzenie i również razem przyciąć. No i to, co mówiłam wcześniej o górze, że jednak te wszystkie sadzonki, które sadzimy teraz wczesną wiosną, zdecydowanie powinny mieć te pędy dużo mocniej przycięte niż sadzonki, które były sadzone przez nas jesienią. A to z tego powodu, że przed nami nie ma już takich mocnych przymrozków, jakie mogły być w czasie zimy i tam zostawialiśmy tą ilość pędów znaczniejszą, bo cały ten mróz, te wszystkie wiatry mroźne, które mogły nam zaszkodzić takim sadzonkom, właśnie po to był zostawiany cały ten nadmiar. Jeśli chodzi o glebę i stanowisko dla róż, czyli podłoże, generalnie róże są roślinami o wysokich wymaganiach pokarmowych, ale są też dość tolerancyjne. Lubią podłoże żyzne, gleby piaszczysto-gliniaste, gliniaste, gleby piaszczyste oczywiście są dla nich troszkę bardziej uboższe, bo jednak ta woda przez nie szybciej przepływa, są bardziej suche. No, nie są dla nich dobre stanowiska, gdzie naprawdę mamy zalane podłoże, bo to jednak prowadzi do pojawiania się różnego rodzaju patogenów na korzeniach, a jak wiadomo, korzenie często zalewane też szybciej chorują, bardziej zapadają właśnie na choroby odgrzybowe, no i niestety z czasem takie róże będą chorować, obumierać i wypadać z naszych ogrodów. Dlatego zawsze dobrze jest poobserwować, jaką mamy ziemię i oczywiście, kiedy planujemy nasadzenia, zawsze możemy trochę tą strukturę gleby naszej poprawić, zmienić, wzbogacić. Ewentualnie, jeśli mamy bardzo, bardzo zbite, gliniaste ziemię, zawsze możemy jeszcze ją troszkę rozluźnić. Ewentualnie, jeśli mamy właśnie gleby o takich bardziej mocnym zastoisku wody, to możemy przeprowadzić drenaż. I dzisiaj ja nie pokażę Wam bardzo mojej gleby, bo tutaj dzisiaj mieliśmy, zresztą od kilku dni mamy intensywne opady, więc w tym momencie to jest taka rzeczywiście zbita, mokra ziemia, ale ja tutaj, gdzie mamy gospodarstwo i blisko budynków, niestety nie jest to za rewelacyjna ziemia, powiedziałabym, że właśnie bardziej należąca do tych uboższych i piaszczystych. I tutaj jak najbardziej warto by było wzbogacić taką ziemię. A więc, jeśli mamy tutaj całą przestrzeń wolną, czyli jeszcze nie mieliśmy tutaj żadnej rabaty, a dopiero zaczynamy przygodę z różami, to jak najbardziej zalecałabym Wam przekopać całą przestrzeń. To znacznie spulchni, użyźni, ujędrni taką glebę, bo jeśli dodatkowo do przekopania posłużymy się kompostem, obornikiem odzwierzęcym, czy obornikiem granulowanym, czy moczką bazaltową, czy wiórami rogowymi, no całą wszelaką materią, albo nawet ziemią kompostową, czy ziemią liściową, tym wszystkim, co wprowadza nam życie, materię organiczną do gleby, to jak najbardziej polecałabym. Jeśli natomiast będziemy sadzili nasze krzewy róż na rabatach, które już istnieją i sadzimy je tylko punktowo, dosadzając w pewnych miejscach, to jak najbardziej będziemy wzbogacać taką ziemię w dołkach, czyli w miejscach, gdzie będziemy sadzić róże. I jak przystępujemy do pracy w takich wypadkach? Ano po prostu musimy wykopać dużo większy dołek pod taką różę. Przekopując dołek przed posadzeniem róży, spulchnijmy również dobrze dno naszego dołka, bo to właśnie tam będą się przekorzeniać korzenie róży. Przepraszam Was tutaj za ogromny bałagan, bo tu oczywiście nie będzie różanej rabaty. Tutaj mamy generalnie rabatę, która została stąd nawet usunięta, ale o tym kiedyś w przyszłości. A ponieważ mam tutaj teraz skrawek takiej czystej przestrzeni, to dlatego w tym wielkim bałaganie chcę Wam pokazać, jak właśnie tutaj przystępować do takiego sadzenia róż.
I teraz kolejna rzecz, ponieważ róże bardzo lubią obornik, bardzo wiele osób stosuje taką praktykę, że na dno głębiej wykopanego dołka daje pewną ilość obornika i miejsce to przysypuje ziemią, a potem właśnie jest sadzona róża. To też jest sposób, ewentualnie nawóz długo uwalniający się, aczkolwiek ja jestem za tym bardziej ekologicznym sposobem, bo jak wiadomo, róże zawsze od dawna korzystały z oborników i to też nie jest takie obciążenie w chwili obecnej, kiedy rzeczywiście te nawozy bardzo dużo kosztują. I teraz kolejna sprawa. Na naszym rynku najczęściej i w naszej szkółce przynajmniej dostajecie róże okulizowane. Tutaj jest miejsce okulizacji i z tego miejsca najważniejszego właśnie wyrasta nam taka róża. Pamiętajmy o tym, że to miejsce okulizacji musi być zadołowane ziemią, musi być posadzone pod powierzchnią gruntu, tak około 3 cm. A to dlatego, że właśnie z tego miejsca jest okulizowana i rośnie nam szlachetna róża, szlachetna część, która nam będzie kwitła, która nam będzie wzrastała i to miejsce jest właśnie najbardziej narażone na przemarzanie. Jeśli by się tak zdarzyło, że będziemy mieli naprawdę bardzo mroźną zimę i przemarznie nam większość pędów, to rozgarniając lekko taki kopiec, taką ziemię i bardzo mocno przycinając te przemarznięte pędy, możemy jeszcze pobudzić taki krzew do tego, żeby się zregenerował, żeby wybił nam właśnie z miejsca okulizacji. A szczególnie polecałabym pilnować takiego posadzenia, więc nie za płytko, a raczej właśnie pilnować się tego 3-4 cm pod ziemią w przypadku, gdy ściółkujemy rabaty nie zostawiając ją tylko i wyłącznie jako rabatę ziemną, czy ściółkowaną kompostem, ziemią kompostową, a ściółkując korą czy kamykiem, bo w przypadku takich rabat najczęściej nie wykonujemy już tego zimowego okrycia róż kopcami z ziemi. To by się nam kłóciło, prawda, to ściółkowanie korą, a tutaj zasypywanie ziemią. I w takim przypadku te róże dużo bardziej są narażone na przemarzanie, a właśnie takie posadzenie głębsze bardziej nam zachowuje właśnie takie róże, chroni nam po prostu takie róże przed przemarznięciem. A więc podczas sadzenia pamiętajmy, że to miejsce musi właśnie znaleźć nam się pod ziemią. Jeśli nie mamy pewności, to sobie najlepiej zawsze położyć tutaj bambus lub jakiś inny wskaźnik, który nam pomoże. I spójrzcie, takie miejsce musi właśnie być zawsze skryte. Nie za głęboko również, bo wtedy będą nam tutaj te wszystkie pędy zagniwać, to też nie jest dobrze, ale właśnie zawsze takie 3 cm pod ziemią musi się taka róża znaleźć. No i sadząc teraz z gołym korzeniem mamy naprawdę, spójrzcie, fajną rzecz, bo możemy te korzenie pięknie, swobodnie umiejscowić. Oczywiście jeśli róża była balotowana, to oczywiście nie zapomnijmy zawsze rozwalić, że tak powiem brzydko, tego balotu, bo najczęściej w środku są korzenie wyłamywane, zaginane w górę, a takie korzenie nie powinny się znaleźć. No i wtedy pięknie rozkładamy te korzenie i dopiero teraz przysypujemy. No i czym przysypujemy? Oczywiście, jeśli chcemy, bo wiemy, że nasza ziemia jest kiepska, tak jak tutaj, gdzie niegdzie widzę również piasek, to możemy wzbogacić sobie taką ziemię, przygotowując mieszankę ziemi torfowej, lekko dobrze przekompostowanego obornika, kompostu i wymieszać to sobie w ogrodzie czy na taczce z naszą tutaj ziemią z ogrodu, całą taką mieszankę i w takiej mieszance właśnie wzbogaconej sadzimy róże, nie samym torfem, bo jak wiadomo torf potem on się wysuszy, zaschnie, nie będzie trzymał całej tej wilgoci, tak jak nasza ziemia z ogrodu, dlatego zawsze najlepiej przemieszać sobie to z naszą ziemią, właśnie taką mieszankę zrobić, wzbogacając i dopiero taką ziemią oczywiście obsypać, sadząc róże. Kolejna istotna rzecz to pierwsze podlewanie, bardzo obfite podlanie po posadzeniu. Ziemia musi naprawdę dobrze obkleić korzenie, nie możemy tam zostawić jakichś takich przestrzeni pustych, powietrznych, gdzie będzie nam hasać powietrze. Bardzo obfite podlewanie i potem to, o czym mówiłam wcześniej, jeśli nie jesteśmy pewni albo bardzo wcześnie sadzimy róże, to oczywiście jeśli jeszcze możemy ją lekko okopcować, jeśli to jest rabata ziemna.
I później pierwszy sezon to jest czas, kiedy naprawdę musimy pilnować tego podlewania, zwłaszcza jeśli sadzonki róż sadzimy nie jesienią, a wiosną. Jak wiadomo, w czasie jesieni ta gleba jest dużo dłużej sucha, częstsze opady, intensywniejsze opady deszczu, potem opady śniegu. Zawsze tej w czasie zimy raczej nigdy nie brakuje nam tej wilgoci w glebie. Natomiast w czasie sezonu wiosennego sadzenia róż, czy to są róże sadzone tak jak tutaj z gołym korzeniem, czy jest to sadzonka w donicy, potem sadzona już w ciągu całego sezonu, bo jak wiadomo, sadzonki w donicy sadzimy przez całą wiosnę, lato, aż do późnej jesieni, a więc cały okres wegetacyjny, to zawsze w pierwszym roku po posadzeniu bardzo, bardzo starajmy się pilnować tej wilgoci w glebie. Nie zawsze mamy możliwość tego, żeby na rabaty było doprowadzone nawodnienie, więc podlewamy rzadziej, ale bardziej obficie, tak żeby ta wilgoć, ta woda spłynęła niżej, bo to jest zadanie róż, że mają się nam głębiej korzenić, głęboko ciągnąć, szukać sobie tej wody w ziemi, nie na powierzchni, a właśnie głęboko. I takie róże starsze, parkowe, zwłaszcza te większe odmiany, naprawdę, zapewniam Was, są bardzo głęboko przekorzenione. I o czym pamiętajmy w tej pielęgnacji właśnie i podlewaniu? O tym, żeby absolutnie nie lać pokrzewach, zwłaszcza kiedy dostaną już liści. Zawsze podlewamy do gleby, nigdy po krzewach, bo właśnie pozostawiając wilgotne krzewy, rozpoczynają nam się tutaj przygody z chorobami grzybowymi. No niestety grzyby po to, żeby zaistnieć, potrzebują wilgoci, a my podlewając zwłaszcza wieczorem i zostawiając na całą noc taką wilgoć na liściach, sami prowokujemy powstawanie czarnej plamistości czy innych chorób grzybowych. Dlatego pamiętajmy, jeśli nie mamy takiej możliwości, bo mamy gęste nasadzenia, czy podlewamy jakoś z węża i nie mamy możliwości, czy z konewki podlewania bezpośrednio do gruntu, to pamiętajmy, jeśli już musimy i wiemy, że liście nam są zamaczane, podlewamy rano tak, żeby słońce mogło nam w ciągu dnia pięknie obsuszyć liście, żeby naprawdę nie zostawiać takich róż skąpanych w wodzie na noc. Kończąc mówieniu o wodzie, przechodzimy do nawożenia, bo jak wiadomo, nie samą wodą żyje człowiek i nie samą wodą żyją róże. To są krzewy o dość wysokich potrzebach pokarmowych. Jednakże w pierwszym roku po posadzeniu naprawdę bardzo uważajmy, kiedy te róże muszą się przekorzenić i muszą zacząć rosnąć. Nie nawoźmy ich mocno, bo możemy tylko im zaszkodzić i spowodować zasolenie gleby, a więc naprawdę delikatnie i z umiarem. Jeśli stosujemy wszelkiego rodzaju nawozy, to właśnie zawsze zaczynamy takie nawożenie od wczesnej wiosny, bo to wtedy zwłaszcza te wszystkie odmiany, które są mocno cięte, muszą się od nowa zregenerować, wyrosnąć i to one mają największe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe, dlatego rozpoczynając nawożenie wiemy, że mamy do wyboru naprawdę ogrom środków, od takich ekologicznych, od obornika i kompostu, aż po środki mineralne, ale o tym już mówiłam w wielu innych filmikach, zapraszam Was do wcześniejszego, bodajże nawet z tego sezonu odnośnie nawożenia. Przestrzegam tylko, nie nawoźmy w pierwszym roku mocno naprawdę naszych róż, żeby nie zasolić podłoża, nie doprowadzić do tego, że bardziej zaszkodzimy niż pomożemy naszym różom. No i bardzo ważna informacja, nawozimy oczywiście do końca lipca tylko nawozami azotowymi, bo później już nie zależy nam na tej przyroście masy zielonej i temu, żeby róże nam przemarzły zimą. Kochani, mam nadzieję, że uda nam się dokończyć, bo zaczyna właśnie padać i bardzo trudno było w tym tygodniu, żeby udało nam się nagrać jakikolwiek materiał. No a wracając jeszcze do pielęgnacji, próbując ją jak najmocniej zamknąć i w najkrótszych słowach, no to pielęgnacja w trakcie sezonu, a więc przede wszystkim w późniejszych latach to jest to coroczne wiosenne przycinanie w zależności od tego, jaką odmianę mamy w naszym ogrodzie, a więc wiosenne cięcie róż. O tym też mamy wiele filmików na naszym kanale, dlatego zapraszam Was, bo nie sposób to tutaj omówić wszystkich grup, a grup jest, jak wiecie, sami bardzo dużo wszelkiego rodzaju róż. No i kolejne przycinki, to już są przycinki przekwitłych kwiatostanów, do czego Was bardzo zachęcam. Właśnie to jest ten okres w lipcu, kiedy dobiega końca pierwsze kwitnienie. Przez to, że wycinamy te wszystkie przekwitnięte kwiatostany, to stymulujemy, pobudzamy do tego drugiego, szybszego wysypu kwitnienia.
No i potem już mamy to przygotowanie róż do jesieni. Nie możemy również zapomnieć o tym, że obserwujemy nasze krzewy w czasie trwania całego sezonu i wtedy obserwujemy, czy nie ma na nich jakiegoś niedoboru, wszelkiego rodzaju składników pokarmowych, czy nie ma na nim różnego rodzaju symptomów chorób, no a przede wszystkim szkodników, bo to szkodniki chyba najbardziej, najczęściej są taką zmorą i plagą, a zwłaszcza mszyce, które potrafią nalecieć naprawdę w wielu kolorach. Ale o tym też mieliśmy filmiki na kanale. Bardzo Was zachęcam, bo możemy tutaj stosować i środki ekologiczne, sięgać po środki chemiczne. Tu już macie wybór i naprawdę możecie wybrać, jak chcecie prowadzić swoje róże i generalnie jak prowadzicie swoje ogrody, czy w konwencji właśnie ekologicznej, czy stosujecie chemię. Do niczego nie namawiam, bo każdy ma swój wybór. No ja w szkółce muszę sięgać niestety po środki chemiczne, bo nie mogę sobie pozwolić na to, żeby mi, czy to jakaś choroba, czy to jakiś szkodnik, niestety rozlał się na z moich rabat na chociażby okazy, które trafiają do Was. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał był dla Was bardzo pomocny, zwłaszcza dla tych, którzy boją się trochę rozpocząć przygodę z różami. Nie jest to wcale straszne, a zapraszając kolejne okazy do swoich ogrodów, po prostu zakochujemy się w nich, no bo od czerwca towarzyszą nam naprawdę do przymrozków, do późnej jesieni, nieustannie powtarzając kwitnienie, nieustannie ciesząc nas swoim kolorem, no i oczywiście zapachem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Piszcie w komentarzach, jakie jeszcze tematy chcielibyście teraz poruszyć wiosną albo w trakcie całego sezonu, jeśli tylko czas na to pozwoli, pracę w szkółce, to jak najbardziej będziemy poruszać wiele ciekawych zagadnień. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę udanej wiosny, bo astronomiczna jest już z nami. Do zobaczenia!